Ja jeszcze chciałabym z naszego doświadczenia podzielić się taką refleksją, że warto dawać scenariusze do czytania. My to robimy zawsze. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo to jak się daje mamie i cioci, to one są zachwycone, że w ogóle wyprodukowaliśmy te 100 stron. I nie dawać jakby tylko ludziom życzliwym, wręcz dawać ludziom nieżyczliwym. Czasami jest bardzo trudna forma krytyki do przyjęcia, ale to jest ten etap, gdzie można coś zmienić, a przede wszystkim prosić ludzi, żeby zadawali pytania, jeżeli czegoś nie rozumieją. I proszę nam wierzyć, ja nie wiem, my oczywiście nie jesteśmy jakimiś, nasze scenariusze mają wiele błędów i pewnie gdybyśmy, bardzo chętnie byśmy z kimś współpracowali, kto by z nas zdjął to pisanie pewnych rzeczy, ale wiem, że zawsze dobrze wychodziliśmy na tym, że pozwalaliśmy ludziom zadawać pytania, czego nie rozumieją, co im się nie podoba. I, bo to jest właśnie też ten grzech pierworodny tych projektów, które powstają w Polsce, że ludzie zwykle nie chcą dawać do czytania. Ja już pomijam kolejne walki, żeby cokolwiek zmienić, bo to część ludzi jest też tak przywiązana do każdego zdania, każdej sceny, że no trudno o twórczy dialog. Trzeba pamiętać, że ten film jest jednak materią, gdzie do ostatniego momentu można coś zmienić. Oczywiście, jak mówię, to wymaga dyscypliny, to jest rzemiosło i tak dalej. Ale też jest to w tym fantastyczne, że ten proces twórczy może być do ostatniej no, minuty niemalże w montażowi. Można jeszcze w tej materii coś zmienić. Ale dawać, nie bać się tych uwag i słuchać. Bo oczywiście trzeba mieć gdzieś tą wewnętrzną integralność, bo to też może tych doradców ponieść. Ale generalnie myślę, że więcej na tym można zyskać. I właśnie to, co się dzieje z tymi naszymi polskimi projektami, że większość producentów płaci nam tak nikczemnie za scenariusze, że później już trudno jest wymagać, żeby ludzie pracowali bez końca nad tym. I zwykle każdy producent chce tam ewentualnie przy pierwszym tym zarządzie jakiś poprawek, a potem wszyscy uważają, że ten tekst jest fantastyczny, a to jest nieprawda. Bo potem przecież jeszcze wchodzą aktorzy, aktorzy naprawdę mają instynkt, słyszą. To nie jest zawsze tak, że jak aktor czegoś nie może powiedzieć, to jest źle, to jest jego wina i zły aktor. Nie, bardzo często jest tak, że to jest błąd w scenie, w dialogu, w ustawieniu postaci, a przecież później to im dalej w zdjęciach to ta spirala rośnie. Wracając jeszcze, bo mówimy o draftach tutaj w Polsce. Myśmy już mówili, że pracujemy na 14 drafcie na obu aktorów. Znaczy ja to poszłam delikatnie, tego co nazywam 14 draft, to już 14 draft nie nazwałem. Znaczy pierwszy draft, i to jest bardzo czytany poziom, to jest draft, który przynosi scenarzysta do producenta. Drugi draft to jest scenariusz po poprawkach, po rozmowach z producentem. Trzeci draft to jest po uwagach reżysera, a czwarty draft to jest po spotkań z aktorami, czyli taki minimum, to jest czwarty draft, ale są poważne zmiany. Pośrednie draft, no to, ale generalnie tak na to patrzy, że pierwsze spotkanie z producentem nie ma wyjścia. Znaczy pierwszy to jest własny scenariusz, przeczytała żona, brat, siostra go chrzaniła, tak, że nie pojechała na wakacje, takie gówno wyszło. Drugi to jest producencki. Producent pyta się, jak sobie będzie oglądał. Zawsze pyta się. A wtedy ja mówię, a czy to wchodzi i tak, że jest zmarsz? To jest pytanie dystrybutora, więc będzie do dystrybutora przychodzał, ja mówię, po co to będzie oglądał. Jeszcze tam się nie zdarzyło, żeby nie zapytano, co to będzie oglądał. No to nie wiem, czy. No trzeci draft, no to jest, że sam mówi, no kurwa, w życiu takiego gówna nie czytałem. To wszystko trzeba napisać od początku. Czwarty, to aktorzy mówią, przecież ja tego nie powiem, kto to napisał te dialogi. Przecież tego się nie da powiedzieć. No i na końcu dzieje się to, mi się to strasznie podoba, tylko powiedział, że scenarzysta jest jak pieczarka, że przez większość czasu trzymałem go w ciemności i od czasu do czasu ktoś na niego strach.
Więc to jest koszmarny zawód, naprawdę, to jest koszmarny zawód. To jest 2/3 naszego życia, to jest pisanie scenariusz, to jest koszmarny. Fantastyczny czas, bo wszystko się wydaje możliwe, ale nie czy się okropny czas.